sposób tradycyjny. Proszę Państwa, witamy, witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy już 8 sierpnia 2014 roku. Mizielińska amatorka już tu rozmawia od samego rana, a my mamy, proszę Państwa, podgląd na Saską. Grypsujący, proszę Państwa. Kto tu nie jest grypsujący? Włączyłam teraz, proszę Państwa, ten Tok FM. Tak słucham, co ona tu patrzy, co ona tu mówi o osadzonych, o tych grypsujących. Ja nie przepraszam bardzo. Kto tutaj w Warszawie jest niegrypsujący? Przecież tutaj jest tak chamstwo wielkie i totalne, że o czym te podsłuchy świadczyły, prawda? O czym te podsłuchy świadczą? Grypsujących jest wszędzie pełno, także proszę Państwa, o czym my tutaj będziemy mówić? Występuje jak każdej. Ale tu jakąś twarz. System totalitarny. Ale tu jakąś twarz. Sytuacje naganne, że ktoś zna tę twarz z takiego bliskiego kontaktu. Czyli, że widzicie Państwo już strachy na lachy średniowieczne. Ja przepraszam bardzo, w Warszawie jest do 3 miliona osób. Ludzie się nie znają i to tylko w tych takich wąskich kręgach. Albo ci, którzy kopcą papierosy, pety, pod supermarketami. Albo ci, którzy tam gdzieś żebrzą, pod kościołami. Są to pewne grupy wąskie, nawet jeżeli chodzi o tych żebraków w Warszawie, to nawet nie są wcale tak bardzo wąskie, no bo to Warszawa jest jedną tą największą żebracznicą z jakichkolwiek żebracznic, by to nie wybierać, trzeba by było największą. I proszę Państwa, w tych kręgach wąskich ludzie się mogą znać, no ale tak jak pójdę na miasto, na przystanek, to ludzie się nie znają, a jednak są tak. Tacy, którzy zaglądają ludziom w twarz, no to to jest kombinowanie, to jest świrowanie, to jest udawanie, że się kogoś zna. To jest udawanie, że się kogoś, proszę Państwa, zna, a przecież się nie zna. To jest typowy autorytaryzm, czyli chęć panowania człowieka nad człowiekiem. Tak jak na bilu, tu nie chodzi o to, żeby się zderzyć i popłuźnić. Także proszę Państwa, Radio Tok FM Euro, Conchita Extra. Witamy Państwa. I am a tourist, I am a tourist. Czasem człowiek tu w Warszawie musi się tłumaczyć, że nie jest osłem. Czasem musi się tłumaczyć, że nie jest krową. No bo tak jak się dziaduwa mazowiecka gapi, tak przykładowo mówię, prawda? No to człowiek mógłby sobie pomyśleć, że wygląda jak z Marsa, że wygląda ten człowiek co najmniej dziwnie, prawda? No ale przecież normalnie. No ale jednak skoro się gapi dalej, bo to wiecie Państwo, że człowiek tak sobie myśli. Takie gapienie się to jest też jako działalność dalsza istot podejrzanych, czyli wymuszanie, czyli że tak, na przykład dawanie do zrozumienia, wymuszanie pewnych rzeczy na skutek okoliczności, że ja Ciebie znam, że ja tak znam, że ja ich znam. To tak mówią często, na przykład już ze szkół dzieciarnie takie młodociane, bo to jeżeli chodzi o kombinowanie, to one ze szkół podstawowych wszystko już biorą włącznie z narkotykami. Wszystko zło biorą ze szkół podstawowych. Także tego typu piosenki, że I am an Englishman in New York, czyli proszę Państwa, że jestem Anglikiem z Nowego Jorku. Jest to piosenka nie stąd wzięta, nie z Polski, ale bardzo chętnie przez Polskę puszczana. I ta piosenka też. I am a tourist from tam Denver. I am a tourist from London. I am a tourist from New York and so on. Także proszę Państwa, tu jest Warszawa, tu jest Polska, tu jest katolicka Polska, Anna ma zawsze nad Wisłą i tu raczej nikt nikogo nie zna, to więc jak włączam na przykład Radio Tok FM i ona mi mówi, ale że ta twarz, ona nie mówi, że to pan ją zna, ale że ta twarz jest znana z bezpośredniego kontaktu, że ktoś tutaj dzwonił i te fejki. Także wiecie Państwo, to są różnego rodzaju kombinacje.
a swoją drogą, jak jest na 95% katolików, to czy Państwo możecie oczekiwać na coś, czegoś normalnego od tych ludzi, od tych osób, jeśli to jeszcze ludzie nie? No. Także przejdźmy dalej, proszę Państwa. Dostał karę 3 meczów zawieszenia. Pokutową karę w spotkaniach z St. Patrick's i pierwszym meczu z Celticiem. Przynajmniej tak wydawało się Legii. Na meczu z Irlandczykami nie był jednak zgłoszony, a wtedy kara nie jest egzekwowana. Bereczyński wszedł na kilka minut od rewanżu z Celticiem i te nielegalne kilka minut wystarczyło Łotwie, by wyrzucić Legię z Lidlicy. Oznacza to, że Celtic, który na boisku poległ z warszawskim klubem 1-6, wciąż radzi do mistrzów. Legii pozostaje walka o fazę grupową Ligi Europy. Mistrzów czekamy w Polsce 18 lat, poczekamy co najmniej w lokacji. Tomasz Gryliński, KPK. Komentując to, że nie ma tego celu, bo posła Fekendowski napisał na artykuł, że nie dla nas Liga Mistrzów jest ten rok. Trzeba się tłumaczyć, że nie jest drogą, że nie jest osłem, że nie jest jeleniem. Przecież wiadomo i tak, że jeleni tutaj nie ma, proszę Państwa. Są złote jelenie pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, Marszałkowska Rotunda, Pałac, ale to też nie są osoby prawdziwe. Tak, po co się starać, mówi Anna Solska, proszę Państwa, że jest dużo trętactw. Otrzymanie walk na Bliskim Wschodzie apeluje m.in. Anna Szymczak-Naszynal, która jednocześnie domaga się wprowadzenia kompleksowego embarga na broń dla wszystkich stron konfliktu. Żeby to nie była polityka moskiewska. Zaraz posłuchamy, proszę Państwa, może tak bardziej bezpośrednio to, co mówi nam, proszę Państwa, Ziobro. Jako prokurator i przyznam się szczerze, że po raz pierwszy, widząc go w tej takiej prawdziwej akcji, można do niego zaufania nabrać, do tego Ziobra, bo wiecie Państwo, on wyglądał mi na takiego leniwego typka. Takiego leniwego typka, coś tam mówi, a jeszcze był wtedy taki za młody, czyli że był głupawy. No bo to wiecie Państwo, to potrzebne jest wychowanie w odpowiednim środowisku. Potrzebne jest doświadczenie. Jeżeli Twoje dzieci urodziły się w domu artystów, no to wiadomo, że córka, syn zostaną artystami. No ale to właśnie środowisko, odpowiednie wychowanie. Bo na przykład taki ten gruby Krzysio Bambalą z Olszynki Grochowskiej, parafia Szembeka, no to on zapisał się na muzykologię, no ale co? On będzie to rozdzielał, będzie cecił, będzie jako ten juror, będzie oceniał, będzie krytykował i tak, ale sam to ani piosenki nie zaśpiewa, ani nic. No raz mi tam w galerii pomagał zaśpiewać końcówkę piosenki, że aż Breżniew mówi, ale ty masz Elżbieto, ty masz pomocnika. Ja mówię, no zobacz, że nawet mi w końcówce piosenki, jak już ja schodzę ze sceny, to on jeszcze chciał. Także proszę Państwa, śpiewać ze mną. Ja mówię, no teraz to już za późno, ja już wychodzę. No, ale proszę Państwa, jeżeli nie urodziłeś się w domu artysty, no to jakim artystą zostaniesz? To trzeba mieć gesty, trzeba mieć takie gesty operowe, trzeba mieć sposób mówienia taki operowy, nie taki matematyka, fizyka, polityka, bo to wszystko, wiecie Państwo, zdradzą Was akcenty, a to, że źle mówicie. Mnóstwo jest takich bardzo fajnych, ciekawych słów, które są źle akcentowane przez dziennikarzy. Nawet co Jan Witek tutaj ocenia źle. Dziennikarzy z Radio Tok FM, z Czerski 8/10 tutaj w Warszawie, którzy bardzo źle mówią. I tam może jedna, dwie osoby góra są, które no Patrycja Wanat dość dobrze mówi, Janiszewski, no i nie więcej. To wszystko wartaczą. Przede wszystkim R, no to może darujmy, ale co jedna, to mówi R, a mnie to drażni. Akcenty, złe akcenty, mówi nie przez nos. Gluty w nosie, gluty w gardle. Ja przepraszam bardzo, jeżeli ja coś chcę mówić, no jako dziennikarka, ja muszę się ze dwa razy dobrej kawy napić, poćwiczyć, poprzeczyszczać gardło i dopiero wtedy mówię. A jak śpiewam operowo w teatrze wieczorem, no to ja przepraszam bardzo, ja muszę przejść jeszcze egzamin drobny, prawda, przed dyrygentem. Muszę mu zaśpiewać, pokazać głos. A jak coś ma mnie tak, to
się muszę sama zgłosić, że coś mi dzisiaj nie wyjdzie, że szukajmy zastępstwa. Już za chwilę będziemy pytać się o to Państwa nasze. Także proszę Państwa, są różne rzeczy, które trzeba omówić. Dziennikarz, który właśnie wychodzi na manifestację, 254. Czy on jako osoba zaangażowana jest dla Państwa bardziej wiarygodna? Może? Tak, idźmy dalej. No to najpierw teoria. Jak to wygląda z medialnością? Polityka, polityczna polityka. Kto tutaj ustala zasady etyki pracy dziennikarza? Sami dziennikarze ustalają swoje zasady etyki, ale dobrze... Także dzisiaj mamy, proszę Państwa, już dzień kolejny, już który? Sierpnia. To pan zaczął. No tak, jest z nami Piotrze Sewibę, gramy. No jeszcze pamięta pewnie pan rewolucję francuską. Tak, tak, to było całkiem niedawno. Ale wtedy cała sprawa rozgrywała się na ulicach i na tych ulicach na murach przytulano gazetę, którą niektórzy głośno czytali i wszyscy dziennikarze wtedy, którzy czytali gazetę, się zaangażowali. Można powiedzieć, że to wysiłek, który pochyliło się do doprowadzenia nas do życia wiecznego. Czasem trzeba się wycisnąć, proszę Państwa, uspokoić się. Mniej gadać. Ma pewien rodzaj zaangażowania społecznego. Tak może akurat nie. Także posłuchajmy może tego Ziobro. Propagandówka rządowa, ale w Europie często tak było. I my trochę mylimy różne sposoby uprawiania dziennikarstwa, bo jedno takie dziennikarstwo, które wyrosło z listów publicznych, wynajmowali jakiegoś korespondenta. No musimy troszeczkę tego Ziobra posłuchać. Nie wolno sprzedawać jedno albo nie sprzedawać. I to była ich agencja informacyjna, tak? Wystąpienie Ziobry, proszę Państwa. Od takiego osobnika oczekiwano bardzo takiej neutralnej, wyważonej informacji. Jeżeli chodzi o informacje, to one oczywiście... Tak, starych kolejarzy, bo my, proszę Państwa, mamy takiego kolejarza, takiego dziada, że kolejarz był kiedyś panem, a teraz jest dziadem, tutaj mówią, proszę Państwa. Państwo posłuchają. Tak, kolejarza uważali kiedyś za pana, a teraz to za dziada. No i teraz, jak otworzyć im memowie ten dom kultury, ja byłam na otwarciu, to ten kolejarz... Przyszedł kolejarz, ręce zaczęły wstąć. Jak zobaczył, że to ten bankiet na otwarcie Bemowskiego Centrum Kultury, że Przeszka 201 dobiega końca, no ale jeszcze stały wódki ziołowe, sześć nalewek wódki ziołowych, to jak się ten kolejarz rzucił, to mu te ręce trzęsły i zaczął wypijać te wódki ziołowe, zaczął tam jeść. To jeszcze była dusza, była. Na zupełnie fajny kraj, tylko zbyt często, zbyt wielu sfrustrowanych ludzi. To mój kraj, to państwowa. Tu każdy widzi świat inaczej. Poranek radia to KFM. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 9. Radio to KFM, pierwsze radio informacyjne. Informacje do KFM. Rosyjska odpowiedź na sankcje Zachodu. Mało Polska, która walczy ze skutkami ulew i snu, ten znów bezpieczny w Rosji. A zaczynam od zwrotu czegoś takiego. Nikt się nie spodziewał, ale Legia po pokonaniu Celtic może odpaść z Ligi Mistrzów. Wszystko przez niesamowite niedopatrzenie. Bartosz Pereszyński pół roku temu w meczu z Apollonem obejrzał czerwoną kartę.
kartkę i został zawieszony na 3 spotkania. Wisiał w meczach Legii St. Patrick's i pierwszym spotkaniu z Celticiem. Problem polega na tym, że w meczach z Irlandczykami nie był zgłoszony do rozgrywek, a w takim wypadku nie liczy się tego jego punktowania kary. Maryszyński zagrał 3 minuty w rewanżowym meczu z Celticiem. Wszystko wygląda na to, że nie mógł tego zrobić. Celtic złożył oficjalną skargę do UEFA, domagając się Walkovera. To absurd, tak sprawę skomentowała rzecznik prasowa Legii Izabela Guś. Poinformowała, że doszło do nieporozumienia, sprawa jest opanowana i zapewniła, że UEFA domaga się wyłącznie wyjaśnienia. 4 miliardy dolarów, tyle łącznie znalazł producenci, którzy ludzi, którzy do tej pory eksportowali swoje towary do Rosji, One muszą być policjantkami, czy oni. Ale to takie zachowanie, że zdradza od razu, że to policjantka, to nie jest taka nerwowo spoglądająca, zaglądająca policjantka, nie może okazać niezadowolenia, nie może głośno gadać, bo jest wielka ekonomiką. Amerykańskich samolotów lecących do Azji. Ten zakaz już dotknął przewoźników z Ukrainy. Dionis Stulis, Stok FM. Blisko 450 podtopionych budynków mieszkalnych, 245 gospodarczych i uszkodzenia 200 innych. To wstępne szacunki strat po nawałnicach w Małopolsce. Minister administracji Rafał Trzaskowski zapewnił, że poszkodowani dostaną zasiłki. Te mają być wypłacane jak najszybciej, a najbardziej poszkodowani mogą liczyć na 6 tysięcy złotych. Po oszacowaniu strat mieszkańcy będą mogli starać się także o specjalne zapomogi. Najpoważniejsze zniszczenia ma powiatach Myślenickim i Niemanowskim, które są żaba płytkim i nieprzenadolna. Straty spowodowane przez nawałnicę szacuje na kilkadziesiąt milionów złotych. Sytuacja jest faktycznie dramatyczna. Kasina Wielka i Kasinka Mała szczególnie. Uszkodzona droga powiatowa, a wiele takich dróg lokalnych to nam spłynęło. Wojewodowo Polski Jerzy Milariusza zadeklarował w związku wszystkie straty, które wymagają natychmiastowego zasilenia finansów, aby budować na przykład przeprawy mostowe. Jeszcze w bieżącym roku mogą być wsparte dotacją z budżetu ministra administracji i cyfryzacji. Spokojnie dajmy teraz samorządowi przekazać te informacje i wtedy podejmujemy decyzję. Na te policjantki, żeby te policjantki podrabiać. Katolicki to się najmniej nadają, żeby tych mormonów podrabiać. Białą koszulkę założyć, to każdy debil sobie potrafi. W tych supermarketach, no wczoraj wracam, proszę Państwa, z Wola. Jeszcze jakiś czas temu Irek mówi, że patrz jakie dziadostwo, patrz jak to pusta. Nie ma klientów, zobacz, jaka wielka dziura. Jakie dziadostwo, ja mówię dziura w dziurze. No, także proszę Państwa, zebrać ruchy, także białe koszulki, ale i w perfurkach białe koszulki, ale i w oszołku białe koszulki, ale i w Pesko białe koszulki, a w Urzędburku na Wileńskim to już czerwone kamizelki, ja mówię, no jeszcze, no jeszcze kogo pozdrowić, ewangelików, prawosławnych, ewangelików, których nie ma, prawosławnych, których nie ma, mormonów, których nie ma, zakupowiczowych, których nie ma, badaczy, ani ewangelków, ani listów, w Warszawie nie ma czegoś takiego, bo Warszawa jest na 95% katolicka. Większość osób dzwoniących na numer 112 jest też oczywiście musi rozmawiać z zarówno z operatorem w centrum, jak i potem dyspozytorem danej służby. Dążymy do tego, żeby jak najszybciej skończyć ten dwuetapowy sposób zgłaszania. A to uda się jednak najwcześniej w połowie przyszłego roku. Darek Zalewski, to KFM. W dzień w całej Polsce pochmurno i deszczowo, więcej słońca jedynie w Katowicach, ale i tam będzie przelotnie padać. Na południu, wschodzie i w Wielkopolsce możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni w Krakowie przez 25 w Łodzi, Warszawie, Toruniu i Koszalinie do maksymalnie 27 stopni w Poznaniu i Wrocławiu. Radio to KFM, pierwsze radio informacyjne. Będzie nawet największej mobilizacji radości właśnie w ramach tego podejścia, gdzie po prostu wywołaliśmy pewną dzielność społeczną, tak? I to jest powtórka. I przestały być traktowane jak pacjentki, świadomie mówię w ten sposób. To teraz zaczęły być traktowane jak ludzie, to na przykład przysługuje prawo, żeby być w sytuacji takiej rodziny, jaka jest pora, żeby być osobą sobie bliską. To po prostu takich przykładów jest po prostu masa. To znaczy, że my definiujemy jakoś ten świat.
dla siebie samych i dla naszych odbiorców. Nie mówimy, że coś jest w tym świecie. Mogą się Państwo spodziewać po takim wstępie klasyku Tutaj Grzesznik, że pojawił się w studiu Jacek Cituszko. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. To jest audycja klasyki dla Grzesznika i Karolina Obecka przy mikrofonie. Jacek Cituszko jest z naszego statka filmoznawców, tym człowiekiem, który dostarcza Państwu horrory. Najczęściej te horrory klasyczne, jako że klasyki dla Grzeszników. Dzisiaj sięgniemy po Martwe Zło, jakkolwiek by to brzmiało. Rok film z 1981 roku, to co Państwo przed chwilą słyszeli, no to oczywiście taki klasyczny moment z tego filmu, program kiedy na temat naszej ofiary, że osób, które wiedzą w ogóle w duszę nieśmiertelną, to jeszcze po pierwsze w duszę nieśmiertelną, ale z złej strony, bo proszę Państwa, wampir jada, wampir, duszy zmarłych, ciebie straszące, tutaj Janek tutaj dzisiaj w nocy skakał, bo a to słyszał szczura, a to żaden szczur gdzieś biega. Ja mówię, no my, to może chodzić tak po całym świecie. Także proszę Państwa, a potem w Radiu Maria pokazali te takie duchy, ale ludzi świętych, którzy dobrze czynią, którzy mogą Ci pomóc. To się widzicie Państwo, jaka różnica. Ale i to jest wiara w duszę nieśmiertelną, i to jest wiara w duszę nieśmiertelną. A pierwsi ludzie nie wierzyli w duszę nieśmiertelną, bo mieli żyć dopóki tę pierwszą próbę pomyślnie przejdą, będą wierni. Także no pierwszym ludziom dusza nieśmiertelna całkowicie była niepotrzebna. Także może dla tej głupiej Ani Grubej, dla tych Ani, dla tych takich krętaczek, różnych takich wernisarzy, co Janek Witek mówi, ale ty masz towarzystwo żarłoków i pijaków. Ja mówię, słuchaj, no przecież ja tego nie wymyśliłam. Ja na to nie mam wpływu, ja idę na wernisarz, a cała Warszawa przychodzi. Przychodzą dwie miotły, które mogą być też niemiłe. Przychodzi złodziejka Maryla, która by te krętaczki masy, która by te boczki brała i inna mała krucha. Złota, złodziejka. Wszelkie jakieś dziwne typy, wszędzie tego pełno. Ja nie mam na to wpływu, ale widzisz, to są wszystko katoliczki, które w tę duszę nieśmiertelną wierzą i o ile najwięcej nakradną w swoim życiu, to potem im się coś śni. Mówię, jak widziałeś kiedyś szczura, czy oglądasz telewizję, oglądasz internet, głupoty o Anunaki, o Anusraki. Sam widziałeś szczura na Marsie, pokazywałeś mi takiego szczura, że ktoś przez teleskopy elektroniczne dostrzegł. No to przepraszam bardzo, dlaczego ci Janku Witku miałby się taki sznur, szczur, tak szczur w nocy nie przychodził. Zbyt intensywnie. Trochę za daleko. Film Martwe Zło jest klasyczny, oto grupka przyjaciół przyjeżdża sobie do domku w górach. Domek w górach od razu wydaje się nieco podejrzany. No i później rozpoczyna się cała masakra, bo tak można by to opisać. Krew leje się strumieniami, a to dlatego, że przypadkiem udaje im się obudzić demony, które to później biorą w posiadanie po kolei członków grupy. Udaje im się obudzić te demony, ponieważ znajdują księgę umarłych, The Book of Dead, księgę Necronomicon. A jest akurat fajnie zrobiona, ta okładka jest świetnie z ludzkiej skóry, tak jest inaczej. No, tutaj warto dodać, że w ogóle kolekcjonerskie wydanie tego filmu na DVD imituje tą księgę. Najwięksi fani mogą się zaopatrzyć w tak fantastyczne wydanie. No i tak, ja chciałabym Cię zapytać i myślałam o tym przez cały czas oglądając ten film, czym on się różni od Nocy Żywych Trupów? No,
i tak dalej. Dokładnie to samo, co tutaj. No nie, no absolutnie. Zgadzam się. Przede wszystkim już pierwszą matką. Wiesz, mi widać duże poczucie humoru. Takiego zaskowe bardzo sceny, które przypominają przypomniałem trochę komedię slapstickową. Sama imię był wielkim fanem takiego The Freeze Dodgers, kogo właśnie komików amerykańskich, którzy w latach 40. i 50. byli bardzo popularni i kręcili właśnie takie bardzo slapstickowe komedie. To widać szczególnie w późniejszych filmach Amiego, w Wójce Matwego Zła, w Ami Ciemności, ale już tutaj z Raki Zaczątki ten film jest najbardziej mroczny. Wydaje mi się, że mam tu więcej horroru niż komedii. Jest kilka scen, które mogą być zabawne. Upada dziennikarka, nie ta, która czyta wiadomości, tylko ta, która moderuje, prowadzi dyskusję. Ta Wróblewska czy Wróblowa, dziennikarka, Wróbel, proszę Państwa, głupiutka, głupiutka, strasznie głupiutka, żeby ona postudiowała, co Biblia mówi na temat duszy nieśmiertelnej, żeby ona poczytała, co w starożytnym narodzie izraelskim było, co wierzono, że w duszę nieśmiertelną to w ogóle nie wierzono. Żadnych zjaw. Izraelita nie miał żadnych wizji. Wszystko to, co ci się przyśni, to przecież jest to, są reperkusje, jest to odbicie, odzwierciedlenie rzeczy, no, które przeżyłeś, które widziałeś, które słyszałeś, które dotknąłeś. Także tylko choroby psychiczne jeszcze mogły się odzywać wtedy. Bo ludzie nie wierzyli w duszę nieśmiertelną. Dusza to jest nefesz, to jest człowiek, to jest zwierzę. Proszę Państwa, człowiek inteligentny, taki jak Szymon Kobyliński, którego na Wilczej odwiedzaliśmy wielokrotnie, powiedział, że ceni Świadków Jehowy za to, że nie biorą krwi, nie idą do wojska i po trzecie, że nie wierzą w duszę nieśmiertelną, bo w duszy, bo w Biblii duszą to człowiek, istota żyjąca, aby nie roślina. Także widzicie Państwo, ludzie inteligentni jeszcze jakiś czas temu byli w stanie sami dojść do prawdy, mając w domu tylko kilka przykładów tego, tylko kilka przykładów Biblii, sami by doszli, bo u dzieci Świadków Jehowy jest taka mądrość, że u Świadków Jehowy są takie dzieci malutkie, które te tematy potrafią bezbłędnie komuś wyjaśnić, a sami wcześniej je rozumieć. Także proszę Państwa, tak samo jak i u Żydów kiedyś nie było ateizmu, a to dzisiaj stało się domeną, teraz już w XXI wieku czwartą grupą ateiści, że są cyganie, Żydzi, katolicy, ateiści. Nie ma tutaj mormonów, ci, którzy są w białych koszulkach, to są najczęściej albo katolicy, albo ateiści, no bo się z nich rekrutują, tu na 95% tak samo to są katolicy. Także proszę Państwa, no nic samego nie wymyślicie. Tu jest bardzo ciekawa pogadanka na temat wampiriady, na temat wampiriady. Ale my no chcielibyśmy wrócić do tego Ziobry, proszę Państwa. Nie możemy rafinować prawdę, czyli zderzając różne tezy ze sobą. I my możemy oczywiście szukać i psioczyć na to, że jakiś medium jest tak zaangażowane w jedną stronę, że aż się przegryza po prostu na drugą stronę albo przy nim zanim jest już tylko ściana, ale z drugiej strony dzięki temu, że mamy pewien system, to mamy możliwość korzystania z wielu opinii. Bez tego nie byłoby debaty publicznej. Że młodzi właśnie słuchają tego wszystkiego, oni tylko oglądają, chcą uczestniczyć w takich warsztatach, jest skupienie, jest zaangażowanie, czyli widać, że ci, którzy wjeżdżają na takie warsztaty, potrafią skupić uwagę i przekazują coś bardzo ciekawego, coś w ciekawy sposób, taki sposób, który dociera dziś do młodego człowieka. Na takie warsztaty wyjeżdża specjalna grupa ludzi, którzy na co dzień nie pracują w mediach, pracują w Radiu Maryja, pracują w telewizji Druga, czy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Także to nie jest jakaś grupa teoretyków, ale to są ludzie, którzy na co dzień mają styczność z mediami, którzy na co dzień pracują w mediach, wiedzą co i jak oddziałują i oni dzielą się tą wiedzą, bo bardzo znaczy też, że jest to taka sekretna wiedza.
podaje. Pojechali do Torunia na warsztaty, które odbywały się w Toruniu i to takie osoby, o których często słyszę, że nawet się dyrektorzy szkół nie spodziewali, że oni mogą się przełamać i do tego stopnia tym zainteresować, żeby wziąć udział aż w tych pogłębionych warsztatach w Toruniu. I to cieszy pana Celiska, nauczyciel. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy w tych warsztatach uczestniczyć w wykładzie bardzo takim interesującym. Nie mamy takich możliwości w szkole, a tutaj uczniowie, młodzi ludzie mogli zobaczyć, jak to się dzieje, prawda, z manipulacją w mediach. No i żeby byli tacy świadomi tego, co do nich dociera poprzez obraz, poprzez dźwięk słowa. Myślę, że to są bardzo wartościowe warsztaty i każdy uczeń powinien w nich brać udział, niezależnie od tego, jaką sobie, prawda, przyszłość planuje, prawda, czy chce być dziennikarzem, czy nie. Myślę, że powinna w takich warsztatach brać udział. Poseł Robert Derus. Bo jestem przekonany, jak dobre są te warsztaty, jak bardzo potrzebne są w tej chwili w naszej Polsce takie warsztaty dla młodzieży, po to, żeby pokazać to, co się dzieje w mediach, pokazać tę manipulację, ale też pokazać media od tej drugiej strony. Te warsztaty są na bardzo dużym poziomie. Ekipa, która przyjeżdża na warsztaty, robi to bardzo dobrze. Zresztą to widać jest po młodzieży. Ja chciałbym na początku pogratulować właśnie rozpoczęcia w naszym kraju naszej ojczyźnie
takiej pracy, szerokiej pracy, żeby odmitologizować to, co się dzieje w sprawie mediów. Jak widzimy, media to bardzo ważna władza. Dajmy troszeczkę powietrza, co jest piękne, tak generalnie właściwie to pierwsza. Ale chcę tutaj powiedzieć, żeby jak my coś jesteśmy w stanie zrozumieć, życie jest piękne, jak my coś jesteśmy w stanie pojąć, no bo proszę dać, tak, ta głupia dziennikarka z Radia KCFM, o wampiriadzie, o filmach, a pierwsza nagroda konkurencji. Co z tego, skoro to wszystko jest wyssane z palca, ale nie to, że tylko wyssane z palca, ile, że jest oparte na kłamstwie diabelskim takim jako, że kiedyś, proszę Państwa, jak to mówią, że ludziom było z tym dobrze żyć, że nie było ateistów, prawda? Ludziom z tym było dobrze żyć, że była teokracja. No bo i tak było u Żydów, u Izraelitów, cała Biblia, teokracja, że Bóg siedzi nad okręgiem ziemi, że ziemia jest okrągła, czyli że ziemia nie jest płaska, nie ma tam pod tym plackiem żadnych myszy, żadnych szczurów, nie ma żadnych słonów, proszę Państwa, że ziemia jest okrągła, round, ziemia G po grecku. Proszę Państwa, jest taki rzeczownik w języku hebrajskim też, jakbyście Państwo tu poszukali dobrze i popytali się u świadków Jehowy, jest w języku hebrajskim i greckim okrąg ziemi, że ziemia jest okrągła, no bo przecież tłumacze muszą też ściśle trzymać się oryginału języka hebrajskiego, starego, starożytnego języka greckiego. Jest okrąg ziemi, jest okrąg ziemi. I to aż dziwne, że średniowiecze, bo mówimy tu o słowie parafianin, że ciemny, zacofany, przesadny, przesądny, zabobonny, że nawet cham i że nie obyka. Ale proszę Państwa, przecież kiedyś starożytna Grecja, przecież kiedyś Egipt, Medo-Persja, przecież tam było bardzo dużo różnych mędrców, filozofów starożytnej Grecji. No i pomijając to, że te dusze, proszę Państwa, nieśmiertelną wierzono. No ale my się nauczmy po prostu z Biblii, że kiedyś w ogóle wszyscy wierzyli w Boga, a wszyscy też nie wierzyli w żadną duszę nieśmiertelną. Ta dusza nieśmiertelna nikomu nie była potrzebna. Nikt o tej duszy nieśmiertelnej nie mówił, bo jej po prostu nie było. Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi, prawda? Proszę Państwa, że temu człowiekowi dał ducha, a tym duchem, to już po pierwsze, zapamiętajcie, tym duchem jest, proszę Państwa, siła życiowa i to jest, proszę Państwa, coś takiego jak dziecku matka i ojciec dają życie, że dają ducha, że człowieczek malutki zaczyna żyć. No to jest ten duch, dany duch. Potem, jak dziecko zdarza się, że umiera, trzeba dać mu klapsa, czyli siłę podtrzymującą życie. I tu już masz tchnienie, czyli odpowiednik słowa, proszę Państwa, neshama, neshama. A po trzecie, człowiek stał się duszą żyjącą, czyli hebrajskie słowo nefesh. Z aktorstwa, pierwsze sceny, dane, proszę tego z warsztatem.
politologiczne, kulturoznawcze, chociażby polityczne, które szczególne na szczęście ale nie wszechniejszego. Także proszę Państwa, bądźmy dobrej myśli, że człowiek kiedyś się zmądrzeje. Ale jeżeli dziennikarka z Radia Tok FM nie zna Pisma Świętego, nie zna Biblii, no i każdy katolik, Warszawa jest polska, a jest na 95% katolicka. Biała koszulka ci nic nie da. Jak nie miałeś w ręku Księgi Mormona, jak nie miałeś Koranu w ręku, ani Biblii, nic nie wiesz. A tylko te orange, te różne takie dodatki orange, to proszę Państwa, o czym będziemy tutaj tłumaczyć? O czym będziemy mówić? Czy na przykład w danym programie. Natomiast istnieje bardzo wiele mediów społecznych. Także o tym naszym Ziobro, proszę Państwa, nam tu się nie nagrało. I teraz... A dużo było gadania. Przyzwyczailiśmy się, tak. Chcemy nazywać... Dużo tu nam Ziobro opowiadał, ale się nie nagrało. Rozwiązania, może nawet nie rozwiązania. Także proszę Państwa, na Ziobro tutaj streszczę, powiedział, że mamy nie dopuścić, bo sprawa przeciwko Tuskowi do prokuratury doszła. Mamy nie dopuścić, proszę Państwa, żeby na 4 lata weszli do rządu ludzie, którzy są jak te czerwone pluskwy, są pasożytami i korzystają, proszę Państwa, z pieniędzy państwowych, żyją w luksusie, podczas gdy inni głodują, że to jest niedopuszczalne. Ja to od razu mówiłam, że te płace to należałoby tak mniej więcej wyrównać, absolutnie. Nie może być 40 razy czy 100 razy większa wypłata. No przecież innego żołądka nie ma, ale to po prostu, wiecie Państwo. Dlatego jest ta walka o stołek, dlatego jest walka o prezydenturę, o stołki w Sejmie, o to, o tamto, o siamto, o wamto, o sramto. Żeby to było wyrównane, to by się tak nie pchali. Trzeba było myśleć. Także proszę Państwa, jeżeli daje się furtkę złodziejom, no to oni korzystają z tej. Piotr Pacewicz, Gazeta Wyborcza, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I doktor Jacek Wasilewski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, dziękuję bardzo. Dziękuję. Po informacjach Raport Gospodarczy i Aleksandra Dziadykiewicz. Salon Radia Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Piątek. Nazywam się Stefan Bratkowski. Mam przyjemność zaprosić Państwa na godzinę 20:00 w piątek, gdzie będziemy rozmawiać z mojego punktu widzenia, czyli z boku. Salon Radia Tok FM. Tylko teraz podwójny wyprzedaż w szalonych dniach. Żony Sony Xperia Z1 Compact i słuchawki Sony w dostawie za jedyne 60 zł. Zbierz się! Podwójna wyprzedaż wyłącznie na orange.pl do 13 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. iPad to urządzenie najwyższej jakości, które w połączeniu z licznymi aplikacjami staje się wielofunkcyjnym narzędziem do pracy i rozrywki. Teraz dzięki...